Nie trzeba lekarza. Polski ja muszę zdusić adwersarza. Przed śmiercią znieść mu z twarzy muszę maskę, rzucić mu co w piersiach duszę. Skąd my rycerze tacy, nie rycerze? Skąd my zagrani tak, zatańcowani? Tylko że wstyd to. Tylko że wstyd to. Historyk, poeta Józef Szuliski. Urodziłem się w roku 1835, dnia 16 czerwca w Tarnowie. Oddany w szóstym roku życia do szkół publicznych, zakończyłem nauki gimnazjalne egzaminem dojrzałości w Krakowie w roku 1854. Wyniosłem z gimnazjum zamiłowanie do studiów historycznych, do filologii klasycznej i literatur nowoczesnych. Domowej pilności zawdzięczam nabytą podówczas znajomość języków francuskiego, angielskiego i włoskiego, które do moich studiów koniecznymi się wydały. Sposób życia odosobniony, spowodowany złym zdrowiem mojej matki, sprzyjał znacznemu stosunkowo obczytaniu się memu i systematycznej, a ciągłej pracy. Zadaniem życia wydała mi się podówczas praca około historii polskiej, już to w celu ściśle naukowym, już artystycznym, ile że nieprzezwyciężony pociąg kłonił mnie do usiłowań poetycznych na polu dramatu polskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich historyków był nieślubnym synem szlachcianki Emilii Szuickiej. Profesor Aleksander Krawczuk napisał o nim. Żył tylko 48 lat, a w ciągu tak krótkiego życia dokonał tyle, że plonami jego prac i osiągnięć można by obdzielić cały zastęp profesorów, członków akademii, pisarzy, działaczy politycznych doby obecnej. Znaczna ilość czasu, którą rozporządzałem, przyzwyczajenie do natężonej, wielogodzinnej pracy, były przyczyną, że nie spuszczając z oka głównego, historycznego mego kierunku, oddawałem się obok niego wielu innym, jako to studium filologii, literatur nowożytnych, filozofii. Wspominam o tym, aby wytłumaczyć wielostronność tak często specjalności szkodliwą. Młode lata moje nie dostarczały mi rozrywek. Rozrywką musiało mi bywać to, co nie wchodziło w właściwy zakres mojej pracy. Sam nazywał się wówczas kandydatem na wielkiego człowieka. Niewątpliwie silna indywidualność Szuickiego, jego niepospolita i kipiąca energia twórcza, szerokość horyzontów myśli, ciągłe wibracje pomysłów, czyniły ogromne wrażenie na umysłowościach kolegów gimnazjalnych i uniwersyteckich. Jeszcze w czasie pobytu w gimnazjum Szuicki wraz z Tadeuszem Wojciechowskim rozpoczął pracę nad źródłowym poznaniem przeszłości Polski. Najwięcej zaważyła na ideowej postawie przyjaciół swoista odmiana mesjanizmu, wywodząca się z kursu literatury słowiańskiej Mickiewicza. Uderzyła nas naprzód nazwa tajemnicza, ponętna, przez to, że pozwalała każdemu wyobrazić sobie, co chciał, charakteryzował Wojciechowski po latach te nastroje.
Postawa ideowa grupy nie zatrzymała się na miejscu. Z biegiem czasu zaznacza się w niej dążenie do wyzbycia się egocentryzmu, pychy, zarozumiałości, wybujałego indywidualizmu. Wreszcie, jak samokrytycznie określono, piękno duchostwa. Z owych to czasów pochodzą obok przygotowawczych studiów do późniejszych dziejów Polski tłumaczenia z greckiego, łacińskiego i angielskiego, które w kilka lat później albo osobno wychodziły, albo weszły w skład książki Rys dziejów piśmiennictwa świata starożytnego. Chęć nabycia prawnej podstawy dla historycznych prac moich skłoniła mnie do rozpoczęcia studiów na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamiarem moim było starać się o miejsce profesora historii przy jednym z krajowych gimnazjów, a następnie pomyśleć o habilitacji na docenta przy uniwersytecie. Śmierć mojej matki w 1857 roku zmusiła mnie do ratowania nadwątlonego zdrowia pobytem na wsi. Wróciłem na kursa w roku szkolnym 1857-58. Drugi kurs 1858 spędziłem na Uniwersytecie Wiedeńskim. Krakowski Uniwersytet opuściłem z końcem letniego półrocza 1859 roku, aby się udać na wieś i poświęcić gospodarstwu w wolnych zaś chwilach zajęciom literackim. Opuszczając uniwersytet, Szujski nie rezygnował na zawsze z kariery naukowej. Przygotowania do pierwszych egzaminów doktorskich podjął na wsi w rodzinnych Zbyszycach. Wziął się intensywnie do pracy, ucząc się w sumie po 12-13 godzin na dobę. Jak donosił przyjacielowi, do matematyki i fizyki miał zamiar wziąć sobie korepetytorów. Z innymi przedmiotami da sobie radę, choć boi się nieżyczliwości niektórych profesorów. Przyczyny tej zmiany zamiarów utajać nie chcę i nie mogę. Z końcem roku 1858 wzięto mnie pod dozór policyjny. Odmówiono mi paszportu za granicę, dokąd dla studiów w archiwach udać się chciałem. Stan ten dawał mi się dotkliwie uczuć do roku 1860. Na wielokrotne zapytania moje u władz nie umiano mi wykazać żadnej winy. Jakoż, mogę powiedzieć sumiennie, nie było żadnej. Natrącano mi, że używałem popularności wśród młodzieży, która podejrzenie wzbudziła. W istocie miałem przyjaciół i krzewiłem pośród nich zamiłowanie rzeczy ojczystych i pracy na polu nauki i sztuki. Żyłem w kółku, które oddychając pełnym życiem narodowym, nie potrzebowało i nie czuło potrzeby mieszania się czynnie do polityki jako niewłaściwej dla młodych. Umiałem być i byłem nieprzyjacielem tej zgubnej dla uczącej się młodzieży drogi, a jeżeli posiadałem wpływ, to tylko w tym znaczeniu wpływ dobroczynny. Nie oceniły tego władze ówczesne, a nie pozwoliwszy mi się tłumaczyć, nie postawiwszy w stan oskarżenia, o co kilkakrotnie upraszałem, odjęły mi nadzieję skromnej kariery rządowej, której najwyższym marzeniem była profesura. Też to rzecz zaiste, jak nasi tak zwani gorący patrioci mało ufają narodowi swojemu, jak ciągle wołają: krzycz i demonstruj, żeś Polak, bo przestaniesz być Polakiem. Daremnie mieliśmy dla nich 9 wieków historii, daremnie zdobyliśmy się na poczesny jednak zastęp mężów stanu i wodzów, uczonych i poetów. Oni nie przestają mówić o zgubie narodu, jeśli ten zastęp, obejmując spuściznę przeszłości, myślałby i czuł odmiennie od przepisanej przez nich rutyny. Co do nas, nie podzielamy tych obaw, a chociaż położenie nasze cięższe niż kiedykolwiek,
kiedy eksterminacja więcej niż kiedykolwiek się sroży, nie uwierzymy nigdy, aby nas spotkał los starożytnej Grecji. Eksterminacja może zajść dalej, jak zaszła. Zajdzie zaś z pewnością dalej, jeżeli w jedną zgodną falangę pracy organicznej i ściśnięci nie wytworzymy siły odpornej, ale tradycji dziejów tej ziemi, tradycji jej myśli, jej cywilizacji, potężnej pieśni Kochanowskiego, Mickiewicza, Krasińskiego i całej plejady poetów nikt z tej ziemi nie wyrwie i nikt nie przeszkodzi, aby po generacjach mniej nawet potęgę tego wszystkiego czujących, a takie zsyła nam zwyczajnie polityka samozwańcza, nie miałyby przyjść inne, czujące tym silniej. Liberalniejsi pozwalamy przeto pokoleniom przechodzić dobę krytyczności, przewagi rozumu nad uczuciem i fantazją. Wolimy brak śpiewu niż śpiew fałszywy. Wolimy przejścia naturalne niż afektacje pozy. Wysoki, wychudły blondyn z długimi włosami, jasną brodą, o twarzy chrystusowej, głosie trochę nosowym, jak charakteryzuje Szujskiego Chłędowski, wpadał łatwo w oko. Nosił się z Polska, pojawiając się najczęściej w butach palonych, czamarze i w zaniedbanym szaraczkowym stroju. Mimo złośliwych docinków pisarzy starszego pokolenia, imponował mrówczą pracą pisarską, a dramaty jego stanowiły w ówczesnym Krakowie sensację dnia. Nie trzeba lekarza. Polski ja muszę zdusić adwersarza. Przed śmiercią zmieść mu z twarzy muszę maskę, rzucić mu co w piersiach duszę przed ludźmi, potem pięścią zaciśnioną przed Bogiem skarżyć go, co tą koroną włada i kazał jej, aby rycerzem była, świat skrzydeł osłaniając pierzem. Skąd my, rycerze tacy, nie rycerze, skąd my zagrani tak, zatańcowani? Tylko, że wstyd to, nie wyrzekła pani. A to wstyd wieczny i hańba bez końca. To zbrodnia niebios pomsty wołająca. To kłótnia z Bogiem, mocarzy mocarzem. Ale nie mój to grzech. On tym zbrodniarzem. On! Milcz ty! Jam koronny. Ja mam buławę wielką. Tę buławę znoszę i wieczną daję cię niesławę. Ty strułeś naród. Sejnikowe wrzawy jako rój wężów oblazły buławy, skruszyły dawny blask, zgasiły boju piorun, co tryskał z niej na polski chwałę. Tyś do maturów płodził, żeśmy zmarnieli my i król dostojny i ja. Ale politykiem Szujski był kiepskim. Nie miał jasno skrystalizowanych poglądów. Ulegał łatwo drugim i dał się unosić fali popularności. A przede wszystkim nie miał umiejętności konspirowania. Nic dziwnego, że jako charakter nadzwyczaj podejrzany dostał się pod nadzór policyjny. Dużych ambicji. Miał przecież szereg niefortunnych posunięć,
jak to, gdy w czasie toczącego się powstania na jednym z zebrań Komitetu Miejskiego zaproponował kandydaturę arcyksięcia Maksymiliana Habsburga na króla polskiego, narażając się na drwiny i przytyki, że aspiruje do docentury w uniwersytecie. Przyszło mi się oddać pracy około roli. A że przyzwyczajenie ciągnęło mnie do dawnych zajęć, rzuciłem się na szerokie pole literackie. Tutaj znowu wypadnie mi wielostronność tego literackiego działania wytłumaczyć smutną, ale prawdziwą przyczyną. Majątek mój nie wystarczał na utrzymanie moje. Zwłaszcza, że w 1861 ożeniłem się. Kariera rządowa zamknęła się przede mną, przyszło pracę dla nauki okupować niejedną pracą dla chleba. Od roku 1861 rozpocząłem główne dzieło moje, Dzieje Polski. Poszukiwania historyczne skłaniały mnie do kolejnego pobytu we Lwowie i Krakowie dla czerpania ze zbiorów rękopiśmiennych obu miast. W jesieni 1862 zamieszkałem na wsi, którą w październiku 1863, udając się na mieszkanie do Krakowa, opuściłem. Napomknąć muszę, że krwawy rok ten nie przyniósł mi, podobnie jak następny, ani utraty wolności przez aresztowanie, ani nawet rewizji, co w każdym razie dziwnie odbija się wobec podejrzeń roku 1858. Wierny przekonaniom moim politycznym, ugruntowanym na studiach historii naszej, pracowałem pismem i czynem przeciw ówczesnej, zbliżającej się klęsce. Wśród wspólnego wszystkim nieszczęścia dzieliłem losy wszystkich. Jeden z pierwszych zaś starałem się po wielkim kataklizmie skierować umysły ziomków od bolesnych, a daremnych rekryminacji na pole rzeczywistej, wewnętrznej pracy organicznej. Stanisław Koźmian opisywał w trzecim tomie swojego dzieła Rzecz o roku 1863, jak doszło do powstania Przeglądu Polskiego, miesięcznika, który był przez kilkadziesiąt lat organem krakowskich konserwatystów. Na wiosnę 1866 roku Stanisław Tarnowski, wyszedłszy z więzienia, spotkał mnie na rynku krakowskim. Cóż poczniemy? Cóż robić będziemy? Zapytał. Wydawać będziemy pismo polityczne. Dobrze, ale jak to my dwaj? I Szujski. Ale przecież on niezupełnie takie jak my ma przekonania i zapatrywania. O, Szujski zupełnie się odmienił. Obaj poszli do Szujskiego, pozyskali współudział Ludwika Wodzickiego i 1 lipca 1866 roku wyszedł pierwszy zeszyt Przeglądu Polskiego. Wszyscy czterej redaktorzy pisma mieli około 30 lat. W roku 1866 z ukończeniem pracy historycznej Dzieje Polski założyliśmy wspólnie z panem Stanisławem Tarnowskim pismo miesięczne pod tytułem Przegląd Polski, poświęcony naszym przekonaniom. Opinie w nim, nie mniej program wypowiedziany w załączonej broszurze mojej Kilka prawd z dziejów naszych, zjednały mi wybór na posła okręgu większej posiadłości sądeckiego. Na ostatniej sesji sejmowej wybrano mnie do Rady Państwa, co mi podało sposobność wyjednania sobie wstępu do tajnego archiwum cesarskiego w Wiedniu. Przegląd zaczął wydawać Tekę Stańczyka. Kiedy zaczynał, sam nie wiedział, że podejmuje dzieło tak znaczące i skuteczne. Doniosłość jego poznał dopiero z wrażenia, jakie sprawił. Wszystkie nożyce odezwały się naraz przerażającym, oburzającym chórem i nam, redaktorom Przeglądu, i wszystkim do nas przekonaniami zbliżonym, nadały we wspaniałej pogardzie swoją nazwę Stańczyków. Nazwę przyjęliśmy chętnie, nawet wdzięcznie, wiedząc z historii, że przydomek dany w gniewie przez przeciwnika na wzgardę i urągowisko staje się czasem tytułem chwały. Co o nas mówiono i pisano? Mniejsza.
Wyliczać za długo, pamiętać i nie należy i nie warto. Zdrada ojczyzny ozdobiona wszystkimi argumentami nieludzkości i wszelakiej podłości. Oto krótka treść zarzutów. Dla Szujskiego wiedza historyczna stała się podstawą przewartościowania młodzieńczych postaw ideowych, podstawą ewolucji poglądów pracowitej, a bolesnej. Zarzucano mu kameleonową naturę, a tymczasem Szujski z jakąś jakby dziennikarską wrażliwością ustawicznie szukał lepszego i zarazem aktualniejszego rozwiązania problemów narodowych. Mówiono o nim, że przyszłość odgadywał intuicją poety, badał nauką historyka, przewidywał polityka przezornością. W nielicznych pismach treści politycznej nareszcie wyznawał autor obok najgorętszej miłości do narodu, do którego należy, gorącą chęć jak najwybitniejszego oznaczenia drogi jego na przyszłość. Drogi ku pracy nad dobrobytem intelektualnym, moralnym i materialnym, baczącej i rachującej się ze stosunkami rzeczywistymi. Drogi polityki pozytywnej, dalekiej od zgubnego poświęcania się, choćby najbardziej heroicznego, dla idei oderwanie pojętej. Czyliż mamy dalej charakteryzować jeszcze pseudodemokrację naszą? Czy mamy przypomnieć, że nauczyła się na polskim gruncie wszystkich nawyczek dawnej demokracji szlacheckiej, zazdrości społecznej i pychy społecznej, nie przebaczyła dotąd hrabiom i książętom, ale wychowała warstwy społeczne nie do szlachetnego poczucia godności własnej, ale do zazdrosnego wzdychania do jednego Eldorado, Eldorado wielkopaństwa i szlachectwa? Czy mamy przypomnieć, jak przecinając systematycznie społeczeństwo na dwa światy, przyszła w końcu do tego, że przecięła je nie wedle rodu, majątku i znaczenia tylko, ale w świecie potępionym postawiła pod anatematem każdego, co nie odpowiedział coraz cieśniejszym jej widokom? Czy mamy przypomnieć, jak na polu nauki ona to przede wszystkim wniosła tendencję, zaprawiła nią przeszłość, poszła protoplastów szukać we wszystkim, co było, jak ona anarchią, poszła w umizgi do szlachty o rozpuszczonych wylotach kontusza i wyżłobiła swojej myśli koryto przez dzieje łączące demokrację słowiańską z demokracją szlachecką, a demokracją szlachecką z sobą? Jak, aby umocnić się lepiej, zaprowadziła terroryzm i na niezliczonych przedmiotach napisała: nie wolno dotykać. To dogmat, naruszenie, herezją przede wszystkim naruszenie tego, cośmy powiedzieli. Miała instynkt panowania, anarchistka. Tylko nie miała instynktu spełniania tego, co była powinna. Niech mi wolno będzie zakończyć mój życiorys charakterystyką dążeń, które, ile się mnie zdaje, w pracach moich uwidocznić się starałem. Nie staję przed wysokim wydziałem w charakterze męża nauki, doktora wydziału, męża mogącego się wykazać praktyką nauczycielską. Przychodzę z ruchliwej areny literackiej, która w ostatnich czasach jak najsłuszniej poważną naukę razić musiała, która w ogóle mało dała dowodów dojrzałości i pracy. Przychodzę w przekonaniu, że w tym ruchliwym obozie byłem jednym z tych, co walczyli za sprawę nauki i powagi piśmienniczego słowa. Za sprawą zdrowego sądu i dobrego smaku, za sprawą polityki rozsądnej i budującej.
W sprawach dramatycznych dokładał autor starań ku zdobyciu formy postaciującej dramatycznie stosowne historii polskiej ustępy. Zdawało mu się, że scena winna i może być wielką szkołą dobrego smaku, nauki i prawdy. W 1868 roku Szujski rozpoczął starania o dopuszczenie do habilitacji. Ale mimo, że należał do stronnictwa, które programowo oparło się o Austrię, mimo, że posiadał nazwisko znane w świecie literackim, jego dostanie się do uniwersytetu nie przedstawiało się łatwo. Sytuację komplikował fakt nieposiadania ukończonych formalnie studiów uniwersyteckich, uwieńczonych uzyskaniem dyplomu doktorskiego. Podpisany dawny uczeń Wszechnicy Jagiellońskiej, poświęcający się od lat kilkunastu pracom historycznym, ośmielam się wychowawczyni mojej, Wszechnicy Jagiellońskiej, ofiarować usługi swoje i prosić Wysoki Wydział Filozoficzny o dopuszczenie mnie do habilitacji celem otrzymania docentury historii powszechnej. Nie posiadając akademickiego stopnia doktora filozofii, zasłania się podpisany przed tym warunkiem dziełami, które Wysokiemu Wydziałowi przedkładam. Cały rok trwały starania o dopuszczenie Szujskiego do habilitacji. W ciągu tego roku powstała na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedra Historii Polskiej. Wyniki kolokwium i wykładu habilitacyjnego zostały przyjęte przez kolegium profesorskie z pełnym zadowoleniem. I tu nastąpił największy paradoks. Zapadłe w dniu 24 września 1869 roku postanowienie cesarskie nominujące go profesorem zwyczajnym historii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim zdezaktualizowało sprawę docentury. Niepotrzebne też okazało się tym samym posiadanie stopnia doktorskiego, który Szujski zobowiązał się uzyskać do roku od chwili habilitacji. Stopień ten otrzymał od swego wydziału w 3 lata później. Każdy naród tym tylko stał i kwitnął, że bez siebie o sobie radzić nie pozwolił, że zamiast protestować działał. Tylko wypędzone Burbony protestują i odbywają rocznice koronacyjne, co im się na nic nie przydaje. Każdy naród tym tylko się utrzymał, że ideę, którą niósł w sobie, bronił wszędzie i w myśl tej idei postępował. Katedrą Historii Polski kierował Szujski do końca życia. Był również rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórcą Akademii Umiejętności. Sprawował funkcję jej pierwszego sekretarza generalnego w latach 1873-1883. Zmarł 7 lutego 1883 roku w Krakowie. W audycji Historyk poeta Józef Szujski wykorzystano pracę Henryka Barycza wśród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich i Marcina Króla z Tańczycy. Wystąpili Stefan Knotę, Tomasz Marzecki i Ksawery Jasieński. Reżyserował Stanisław Młynarczyk. Całość opracowała Urszula Kozanecka-Krzyśkow.